Szpak, dobry wieczór. Zapraszam na program Ekonomia Raport. Przez Europę przetacza się fala strajków pracowników linii lotniczych. W miniony weekend strajkowali pracownicy niskokosztowego Ryanaira. Wczoraj w Hiszpanii wznowiono strajki. Do nich dołączyły także część personelu konkurencyjnych linii EasyJet. To spory problem i utrudnienie w ruchu lotniczym, ale także duży problem dla podróżujących. Co mogą w tej sytuacji zrobić, jakie mają prawa? O tym już za chwilę w Ekonomii Raport. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Karol Murz z Europejskiego Centrum Konsumenckiego działającego przy UOKiK-u. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Początek wakacji nie jest łatwy dla turystów, bo przez Europę, tak jak wspomniałam, przetacza się fala strajków. W Hiszpanii załoga Ryanaira wznowiła strajk, domagając się lepszych warunków pracy. Od dziś przez 9 dni także strajkują pracownicy, część pracowników konkurencyjnej linii EasyJet. Do tego wczoraj na paryskim lotnisku, o największym we Francji, strajkuje też personel naziemny, do którego dzisiaj dołączyły kolejne załogi, więc chaos na lotniskach jest spory. No i właśnie, co w takiej sytuacji może zrobić zwykły podróżujący? Jakie ma prawa? Warto zacząć od tego, że faktycznie przez te ostatnie 2 lata czekaliśmy mocno na to, aż ten ruch się wzmoży i faktycznie on się wzmożył, ale on się wzmożył w taki dość zaskakujący sposób, że mimo, że te pandemiczne obostrzenia zniknęły i ten ruch naprawdę zrobił się przyjemny, to mimo wszystko ludzie od tego latania powoli chcą odchodzić, patrząc na to, co się dzieje, tak jak pani powiedziała, w tych państwach i miastach, dodałbym jeszcze Brukselę i Amsterdam, gdzie też były przecież problemy. No tutaj trzeba założyć, że możemy mieć do czynienia z lotem albo opóźnionym, albo odwołanym. No, wiele lotów właśnie zostało odwołanych. I szczerze powiem, że lepiej, aby lot został odwołany, bo wtedy wiemy, wtedy nie musimy się stresować pobytem na lotnisku. Z wielu względów lot opóźniony jest o wiele gorszy. No właśnie, wyjaśnijmy różnice i jakie w poszczególnych sytuacjach pasażerowie mają prawa. Więc zacznę od tej opcji mniej przyjemnej, czyli lot opóźniony. Obecnie dużo lotów jest opóźnianych, ale to głównie z uwagi na ruch lotniczy i nie są to opóźnienia rzędu 3 lub więcej godzin, ale jeśli zdarzy się opóźnienie dłuższe niż 2 godziny w przypadku lotu, który jest dość krótki, przewoźnik powinien dać możliwość nam, to jest taki przepis archaiczny, powinien nam umożliwić zadzwonienie lub wysłanie e-maila. No teraz to nie jest żaden problem, ale również zapewnić nam swoisty catering, czyli jedzenie i picie adekwatne do czasu oczekiwania. I to jest oczywiście najczęściej robione w postaci vouchera do knajpy, która znajduje się na lotnisku. Poza tym powinien nam, no oprócz tego, co jest oczywiste, poinformować nas o wszystkich informacjach, czyli o naszych prawach, ale wchodzi w przypadku lotu opóźnionego o 3 godziny lub więcej, w przypadku tych lotów najpopularniejszych, czyli powiedzmy Warszawa-Paryż czy Warszawa-Mediolan, jest możliwość uzyskania odszkodowania. Przy czym to pewnie później o tym powiemy, prawo do odszkodowania nie równa się otrzymanie odszkodowania, bo tych okoliczności... To za chwilę wyjaśnimy, a jeszcze tak. W przypadku odwołanych lotów. Powiedział pan, że tutaj sytuacja jest prostsza, jeżeli chodzi i bardziej klarowna, jeżeli chodzi o prawa pasażera. Jakie one są? Tak, jeszcze wracając do opóźnionego, jeżeli mamy lot opóźniony o 5 godzin, możemy zażądać zwrotu ceny biletu, czyli generalnie uznać, że lot jest odwołany dla nas. Natomiast przewoźnik może zrobić tak, że lot odwoła. I tych odwołań w ostatnim czasie było bardzo, bardzo dużo. I wówczas powinien nam przewoźnik, tutaj są 2 opcje. Pierwsza,
albo decydujemy się na zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni, albo pozwalamy przewoźnikowi, aby on nam poszukał nam lotu zastępczego. Tak. Przy czym oczywiście my jesteśmy decyzyjni i musimy się zgodzić na ten lot. On powinien być na porównywalnych warunkach, no ale nie oszukujmy się, że jeżeli lecimy z przewoźnikiem niskokosztowym, to taki przewoźnik niskokosztowy będzie nam szukał połączeń w własnej siatce połączeń. Więc jeżeli jest to lot, powiedzmy, Warszawa-Londyn, no to on nam nie znajdzie połączenia na lotnisko Heathrow, tylko będzie szukał cały czas na Luton albo na Gatwick. Czyli mniejsze lotniska. Tak. I przez to też po to są te alianse lotnicze, aby można było w ramach tej współpracy aliansowej szukać tych połączeń właśnie w takich sytuacjach. I co ważne, zdaje się też, przewoźnik ma obowiązek w sytuacji odwołanego lotu, ale jeżeli chcemy skorzystać z hotelu, zapewnić nam dowóz z lotniska do hotelu i z hotelu do lotniska. I sam hotel. Jeżeli faktycznie mamy sytuację, w której musimy gdzieś przespać się, a wiadomo, że na lotnisku nikt spać nie chce, no, chyba że ktoś bardzo chce, no ale to... No tak, rzadkie są sytuacje. Tacy, ale na pewno rzadko i warto z tego skorzystać i wręcz domagać się od przewoźników, bo są tacy, którzy zrobią wszystko, aby tego nie zrobić. Bo wiadomo, po to są przewoźnikami nisko kosztowymi, aby ciąć koszty, więc tak. Ale warto pamiętać, że my mamy prawo domagać się... Tak, albo wziąć fakturę i później... Domagać się zwrotu kosztów. Dokładnie tak. A co w przypadku wylądowania samolotu w innym miejscu niż to docelowe? Mhm. Czy tutaj też przewoźnik zapewni nam na przykład dotarcie właśnie do tego miejsca docelowego, ma obowiązek? Ma obowiązek, oczywiście, że ma, tylko tutaj też jest pytanie, czy ten dolot do miejsca innego niż miejsce docelowe jest spowodowany jakimiś kwestiami bezpieczeństwa, bo często jest tak, że na przykład na lotnisku Okęcie, powiedzmy, jest alarm bombowy i samolot musi wylądować w Łodzi albo w Lublinie. Tak czy siak, przewoźnik ma obowiązek zapewnić nam, najczęściej będzie to pewnie przewóz autobusowy albo pociągowy. Także tutaj trzeba wiedzieć o tym i być świadomym, że przewoźnik w takiej sytuacji powinien nam taką pomoc, opiekę zapewnić. To jeszcze wróćmy do tego odszkodowania. W jakich dokładnie sytuacji możemy się domagać odszkodowania już od linii lotniczej i w jakiej wysokości może ono być? Zacznę od tego, że obecnie to ten katalog okoliczności egzoneracyjnych, czyli tych wyłączających odpowiedzialność przewoźnika, jest bardzo, bardzo duża. Więc obecnie bardzo ciężko jest w ogóle wskazać taki punkt, w którym na pewno widzimy szansę, że to odszkodowanie jest należne. Więc no właśnie, zacznę może od tych, które wyłączają odpowiedzialność w taki sposób dość oczywisty. Pytanie może, bo zaczęliśmy od strajków. Czy strajk jest właśnie taką okolicznością, która zwalnia przewoźnika od wypłacenia odszkodowania? Czy jednak mamy prawo domagać się tego odszkodowania? I tak, i nie. I to jest dobra informacja, bo są to może zacznę od tego, że co do zasady strajki są okolicznością, która wyłącza odpowiedzialność. Jeżeli jest to strajk pracowników naziemnych, no właśnie, to tak jak ciężko połączyć to z przewoźnikami. Przewoźnik nie ma wpływu na to, kto strajkuje, a wiadomo, że oni też są, i przewoźnik, i pasażerowie są zależni od obsługi naziemnej. Natomiast jeżeli jest to strajk, powiedzmy, określonej linii lotniczej, no to już mamy pole do interpretacji, bo jeżeli to jest strajk, który był ogłoszony, załóżmy, 2 albo 3 tygodnie wcześniej i przewoźnik mógł zrobić dużo, aby do tego strajku nie dopuścić. Po prostu poinformować nas też. I dogadać się ze strajkującymi. Są takie wyroki polskie i
unijne, które wskazują, że takie strajki nie stanowią okoliczności wyłączającej odpowiedzialność przewoźnika. Także tutaj nie każdy strajk będzie powodował to, że nam odmówią wypłaty odszkodowania. A to odszkodowanie zależy też od długości lotu. Jak wyliczyć tak naprawdę tą długość lotu? Na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego jest specjalne narzędzie, taki kalkulator, z którego zdaje się możemy skorzystać. Absolutnie tak. Wychodząc naprzeciw wielu osobom, które nie potrafiły sobie obliczyć, bo to też jest tak, że nie bierzemy długości z lotniska A do lotniska B, powiedzmy z Google Maps, prawda? Tylko to jest określony sposób obliczania tej odległości i tak u nas na stronie www.konsument.gov.pl jest specjalny kalkulator, który pozwala nam wpisać lotnisko docelowe z lotniskiem wylotu i to nam wskazuje określony przedział odszkodowania, którego możemy się domagać, a możemy się domagać odszkodowania rzędu 250, 400 lub 600 euro. Ono może być pomniejszone, ale to w sytuacji, w której nam zapewnią lot zastępczy, który będzie zbliżony do tego, który jest pierwotny, ale trzymajmy się tych 250, 400 i 600 euro, czyli 250 euro to jest ten lot krótki, powiedzmy Warszawa-Berlin, 400 euro Warszawa-Madryt, 600 euro Warszawa-Nowy Jork. I jeszcze wracając do nadzwyczajnych okoliczności. Mówiliśmy o strajku. Jak sytuacja wygląda, jeżeli na przykład chodzi o złą pogodę? Czy to są okoliczności zwalniające, czy jednak ma przewoźnik obowiązek wypłaty odszkodowania? Raczej są to okoliczności zwalniające, są to okoliczności obiektywne i ciężko też oczekiwać od przewoźnika, że będzie mógł przeciwdziałać takim czynnikom. Tutaj warto uczulić. Bardzo często spotykamy się z takimi sygnałami, że ale przecież mój samolot był odwołany albo opóźniony, a pogoda w Warszawie była piękna. Fajnie, tylko ten samolot mógł lecieć do nas z Barcelony albo mógł lecieć z Salonik. I ciężko powiedzieć z perspektywy siedzenia w terminalu w Warszawie, czy może tam po drodze nie było problemów pogodowych. Te okoliczności, które powodują opóźnienie lub odwołanie, niekoniecznie muszą pojawić się tam, skąd startujemy. W takim chaosie też nie trudno o zagubiony bagaż. Kto odpowiada za taką sytuację? Co właśnie ma zrobić podróżny, któremu zaginął bagaż? To jest najbardziej dla mnie niewdzięczny problem, zwłaszcza jeśli chodzi o wakacje, bo jeżeli mamy lot odwołany lub opóźniony, jakoś tam dolecę. Ale jeżeli zgubili mi bagaż, którym miałem rzeczy, które potrzebowałem na wakacje, no to już tak średnio będzie. Pewnie doleci, ale może się zdarzyć, że w ogóle nie doleci. I wtedy jesteśmy w kropce, ponieważ zasadą jest, że musimy udowodnić to, co straciliśmy. I tak przewoźnicy sobie żądają, aby wskazać, co było w walizce. Tutaj mówię o bagażu, który jest zgubiony, bo to jest najgorsza z opcji. Ale to może zacznę od tego, że jeżeli widzimy, że bagaż jest zgubiony lub zniszczony lub opóźniony, trzeba pójść do odpowiedniego stoiska na lotnisku tam są i zażądać protokół osoby, które niezgodności bagażowej i to dopiero ten świstek papieru stanowi dokument na to, że przewoźnik jest odpowiedzialny. I wtedy wypełniamy, opisujemy bagaż swój i wysyłamy reklamację w ciągu 7 dni w przypadku lotu bagażu zgubionego, zniszczonego lub 21 dni w przypadku lotu opóźnionego. Przy czym tutaj warto mieć na uwadze, że przed każdą podróżą warto, nie każdy ma rachunki za rzeczy, które są w walizce. No właśnie, jak to określić w takim razie? Mhm. Czy jest jakaś tabela, która nam pomoże? Niestety takiej nie czy ma, ale to jest szacunek tylko? Excel. My
doradzamy zrobić wykaz w popularnym Excelu, wskazać typ produktu, nazwę produktu i jego cenę. Jeżeli nie mamy tej ceny na rachunku, doradzamy, aby wejść na popularne porównywarki internetowe i znaleźć cenę rynkową. Przy czym warto też wiedzieć o tym, że przewoźnik nie poniesie odpowiedzialności za rzeczy, które są cenne w bagażu, który jest pod pokładem. I warto o tym pamiętać. I na koniec już krótko, czy konsument w ogóle ma szansę w starciu z takimi dużymi podmiotami, jak właśnie linie lotnicze, jak hotel, czy więcej jest spraw na korzyść z Państwa doświadczenia, czy jednak odmowne? Raczej więcej jest na korzyść. Tak jak ostatnio patrzyłem, to jest około 70% tych spraw jest rozwiązywanych na korzyść podróżnego lub pasażera lub konsumenta. Natomiast nie jest łatwo, bo jest taka zasada, że przewoźnik odrzuci. No, zazwyczaj odrzuca, odbijanie piłeczki. Wiadomo, że nie leży to w ich interesie, zwłaszcza, że ciężko przypuszczać, że konsument przeciętny pójdzie do sądu z linią lotniczą. Dlatego też wsparciem jest Europejskie Centrum Konsumenckie, o którym warto pamiętać i właśnie w takich sytuacjach warto też zgłaszać się, bo pomoc jest fachowa i bezpłatna, co jest najważniejsze, bo Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest stworzone po to, by właśnie nam pomagać. Karol Musz z Europejskiego Centrum Konsumenckiego działającego przy UOKiK-u był moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Elżbieta Szczerbak. Do zobaczenia.